Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie naczelniku. Dzień dobry panu. Dzień dobry. To skorygujmy nazwę, bo ten wydział się zmienił. Tak, jest teraz Wydział Transportu, dużo zadań, więc te zadania związane z rejestracją pojazdów, prawa jazdami przeszły do Wydziału Spraw Obywatelskich. Czyli zostały te takie związane głównie z transportem, tak? Tak, typowo transportowe. No to zacznijmy od danych podstawowych. Ile samochodów mają mieszkańcy Opola? No sporo. 93 tysiące jest zarejestrowanych w tej chwili, więc no, mamy ten wskaźnik dosyć spory, 715 pojazdów na 1000 mieszkańców. To bardzo dużo. Bardzo dużo, no jesteśmy chyba trzeci w kraju po Warszawie, Trójmieście, Szczecinie, no tak się plasujemy w górnej części. No to wcale się nie dziwię, że mamy tak zatłoczone ulice. No niestety, trzeba coś zrobić, żeby tych samochodów niestety było mniej. No mniej ich nie będzie, to trzeba coś zrobić, żeby zostały w garażu. Nie, ja myślę tak, mniej na ulicach, tak, to jest prawda. Mniej ich prawdopodobnie nie będzie, chociaż część powinno być zezłomowanych. Prawdopodobnie dużo mamy tak zwanych martwych dusz, które są, ale fizycznie nie jeżdżą. A są jakieś badania, które pokazują, ile samochodów codziennie do Opola przyjeżdża? Tak, robiliśmy takie badanie na potrzeby aglomeracji opolskiej. Widać, że 100 tysięcy mniej więcej osób wjeżdża codziennie do miasta. No z tego niestety na moje wyliczenia 60 tysięcy samochodów się pokazuje w mieście. Dodatkowo? Tak, dodatkowo. No to pytanie o parkingi kolejne. Miejsca parkingowe są do policzenia? Tak, no znaczy miejsca w strefie mamy policzone, reszta to jest 2700. Reszta w strefie? W strefie. Tak? Oczywiście reszta to są podwórka, inne różne miejsca zajeżdżone niestety przez samochody, ja to tak nazywam. Mówię zawsze, że miasto nie jest z gumy, trzeba coś zrobić, żeby no, tych przestrzeni zielonych boisk nie zabierać już. No ale te przyjeżdżające samochody na podwórka nie wjadą, bo sąsiedzi pogonią, więc praktyka... główne miejsce parkingowe jednak. Tak, znaczy praktyka jest taka, że no niestety podwórka też są zajeżdżane i to nie ma siły za bardzo na to, żeby wszystkich pogonić, ale faktycznie sporo jest tych miejsc. Te 2700 miejsc to są miejsca, za które kasujecie. Tak, miasto pobiera opłatę. Ile jeszcze takich miejsc możemy stworzyć? No pamiętam takie dość rozpaczliwe pomysły jak parkingi na przykład na Międzywalu Odry. Tak, no ja też je traktuję jako rozpaczliwe. Uważam, że to nie jest dobra droga. Ile możemy stworzyć? Myślę, że to jest w tej chwili już koniec. Ten parking na Kopernika plus prawda, parkingi gdzieś tutaj na Placu Teatralnym, to jest wszystko. Nie? No i dworzec PKS-u po przebudowie. Dworzec PKS-u, ale to trzeba traktować jako taki parking buforowy dla ludzi, którzy wyjeżdżają gdzieś pociągiem. Bardziej w tą stronę powinniśmy na to patrzeć. A taki wariant parkingi na obrzeżach miasta, park and ride. Tak. Parkujemy, to wsiadamy do komunikacji miejskiej, idziemy dalej. To jest możliwe w Opolu? W Warszawie to się sprawdza. Tak. No my w tej chwili nad tym pracujemy. Wydaje mi się, że to dobry kierunek. Opole Zachodnie, Opole Grotowice, Opole Wschodnie. Będzie trochę miejsc. Będzie można, mam nadzieję, na bilecie zakupionym w tym momencie na parkingu dojechać do centrum i wrócić. Czy pociągiem, czy autobusem. Oczywiście tu musi być też dużo preferencji dla autobusów po to, żeby ten pasażer mógł szybciej dojechać. Musi widzieć korzyść. Czy da się tak przebudować ruch, by autobusy miały pierwszeństwo? Oczywiście. Da się, no chociażby przykład Warszawy. Buspasy różnego rodzaju, tak? Buspasy. No niestety, jakby remedium na korki jest jeszcze większe korkowanie. Taka jest niestety prawda. Troszkę trzeba wstecz myśleć w przeciwnym kursie, czyli trzeba utrudnić samochodom osobom wjazd do centrum po to, żeby faktycznie ta alternatywa w postaci transportu zbiorowego mogła przejąć część ruchu i żeby się płynnie jeździło. A ile osób korzysta z transportu zbiorowego, z MZK? Mniej więcej 50 tysięcy osób dziennie korzysta stale, troszkę ponad. A jaki tu jest trend? Trend jest bardzo dobry. Od tamtego roku mamy wzrost sprzedaży mniej więcej 1 200 000. To jest w sumie niedużo, bo to jest 4,5%. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, to są dane sprzedażowe, trzeba zwrócić uwagę, że powiększyliśmy miasto, czyli te osoby, które w strefie pozamiejskiej płaciły więcej, teraz płacą mniej. Płaciły 3,50, płacą 2,60. Więc pomimo tego spadku przychodów, wzrost w taryfie miejskiej jest większy niż spadek w pozamiejskiej. Krótko mówiąc, mamy więcej pasażerów. To się przelicza mniej więcej na 440 tysięcy przejazdów więcej rocznie. Także jest to sporo. Powiększenie? Tak,
powiększenie miasta, znaczy wzrost ilości przejazdów w komunikacji miejskiej w mieście. A ile miasto dopłaca do NZK? Ile miasto dopłaca? No w tej chwili to trzeba troszkę traktować w taki sposób, bo my mamy przychody ze sprzedaży biletów, więc my jako miasto. Generalnie dotacja jest na poziomie 41,5 miliona, natomiast przychody w tym jest 18 milionów, czyli ta różnica to można powiedzieć, że jest dopłata. Czyli 41,5 minus 18, tak? Tak, minus 18, czyli 23-4 miliony. No, całkiem sporo. No i rozbudowuje tabor MZK. Nie zgodzę się, że całkiem sporo. Mamy taką sytuację w naszym mieście, że 50 na 50, można powiedzieć, troszkę więcej niż 50, 60 na 40. Warszawa dopłaca 85%, 15% to są przychody ze sprzedaży biletów i właśnie na coś się musimy zdecydować. Czy robimy politykę transportową dotującą transport zbiorowy po to, żeby były mniejsze korki, żeby ludzie jeździli autobusami, czy w drugą stronę idziemy. Także tutaj nie zgodzę się, czyli ten, tak jakby ten stosunek, tak? Dopłaty do własnego zysku jest korzystny w przypadku Opola. Dokładnie. Tak, rozbudujemy, kupujemy autobusy, no bo to jest deficytowa działalność. Ostatnio informowaliśmy o takich dużych zakupach. Tak. Generalnie w ramach projektów unijnych w tej chwili mamy kupić 61 autobusów. W tej chwili kupiliśmy 13 autobusów takich zwykłych, solówek tak zwanych, plus 15 autobusów przegubowych. Będą to pierwsze autobusy przegubowe, fabrycznie nowe od lat 70. w naszym mieście. Naprawdę po Ikarusach to jest pierwsza dostawa fabrycznie nowych autobusów. Mniej więcej kwiecień, maj powinny u nas być. A następne plany zakupowe? Następne plany zakupowe to jest 20 autobusów solo. One będą mniej więcej, myślę, na przełomie października, listopada przyszłego roku. Teraz będziemy przetarg ogłaszali, a później kolejna tura. Aha, w tej drugiej turze jeszcze będzie 3 autobusy krótkie, takie 10-metrowe. Kolejna tura, 10 autobusów solo. To jest mniej więcej sierpień 2018, przetarg. No takim kolejnym pomysłem na transport zbiorowy to było korzystanie z pociągów i z szynobusów dołączających na przykład Zaodrze z centrum Opola, tak? Opole Zachód, Opole Centrum. Ludzie korzystają z tej możliwości? Tak, ludzie korzystają, mniej więcej 300 osób dziennie, także to jest całkiem fajna liczba osób. Na bilecie miesięcznym naszym na wszystkie linie można każdym pociągiem na terenie miasta i dużego miasta również, czyli Borek Opolskich, tudzież z Czarnową, przyjechać do Opola w tej samej cenie. Ale tylko bilet miesięczny? Tylko bilet miesięczny. To jest pierwszy krok. Następne kroki może będą związane też z biletami krótszymi, czyli dobowymi. No, jesteśmy na etapie... W Warszawie można kupić bardzo różne, tak właśnie. Tak. Jednorazowe, dobowe, tygodniowe i poruszać się wszystkimi możliwymi środkami transportu. Tak, dokładnie. I metrem i autobusami. Tak, to może to jest pomysł na Opole. To jest pomysł. Do tego dążymy. Jak wprowadzimy bilet elektroniczny, to będziemy to mieli. To kwestia integracji taryfowej. Tutaj na poziomie jakby elektroniki musi się odbyć, żeby kontroler przewozów regionalnych mógł sprawdzić bilet naszemu klientowi. I macie te stosowne umowy już podpisane, tak? Umowę mam podpisaną, kwestię rozszerzenia. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Tomasz Zawadzki, naczelnik Wydziału Transportu. To nowa nazwa od kilku miesięcy. Żegnamy się ze słuchaczami na FM. Zostajemy w internecie i DAB+. Panie naczelniku, Opole to jest malutkie miasto. To jest miasto wojewódzkie, ale wciśnięte jakby w ramy miasta powiatowego. I tutaj właściwie trzeba by chyba stosować inne metody rozładowania ruchu, na przykład odpowiednie kierowanie światłami. Pamiętam taki moment, kiedy poprzedni wojewoda interweniował w związku z remontami ulic, które zablokowały miasto i wtedy ta komisja bezpieczeństwa szukała takich możliwości rozładowania. Okazało się, że tam wtedy nawet drobne zmiany w organizacji świateł powodowały rozładowanie ruchu w niektórych takich newralgicznych miejscach. Idziecie w tym kierunku? Idziemy w tym kierunku w ramach projektu Opole Wschodnie. Oprócz tej inwestycji drogowej, infrastrukturalnej jest zaplanowana budowa inteligentnego systemu transportowego ITS. To jest rząd wielkości 30 milionów, o ile dobrze pamiętam. To jest właśnie projekt polegający na tym, że integrujemy wszystkie skrzyżowania w naszym mieście, znaczy większość tych głównych, ale wszystkie sygnalizacją świetlną, w jedno centrum sterowania, które zarządza ruchem, zarządza potokami, mierzy te potoki na bieżąco i
układa w taki sposób fazy, wydłuża, skraca, żeby można było szybciej, płynniej przejechać. W tym wszystkim preferowany... Taka zielona fala, ale 2.0. Tak, dokładnie. Taka 2.0. W tym wszystkim ma być preferowany właśnie autobus, czyli mamy też dane, pobieramy z autobusów związane z tym, czy autobus jest opóźniony w czasie, czy przyspieszony, nie daj Boże. I w tym momencie sterownik wie, czy może, czy ma wydłużyć, skrócić zielone światło dla danego pojazdu autobusowego. A taki wariant, który testują niektóre miasta w Polsce i nie tylko, jak darmowe przejazdy? Darmowe przejazdy... Za drogo by było? To znaczy nie, to kwestia... Oczywiście byłoby za drogo. No to jest utrata znowu 18 milionów, gdzie się trzeba znaleźć w budżecie. Natomiast doświadczenia innych miast, nie tylko w Polsce, bo my w tej chwili to, że tak powiem, promujemy z różnych przyczyn, ale niektóre miasta mają już to dawno. Patrzę chociażby na Lubin, no których ma dużo pieniędzy, bo tam jest z podatków. Wiemy o co chodzi. Natomiast niestety, mimo tych zasobności portfela, oni musieli ograniczyć ofertę przewozową, bo ich na to po prostu nie stać. Natomiast badania pokazują, że do tych autobusów bezpłatnych, które są bardzo mocno zapchane, przesiedliby się nie te osoby, które miały zrezygnować z samochodu i jechać autobusem, tylko te osoby, które robiły krótkie podróże piesze. 2-3 przystanki. One wsiadają, wysiadają. Autobusy są bez przerwy zapchane. Nie ma z tego za bardzo przychodu, nie ma z tego korzyści środowiskowej, więc średnio to widzę... Bo kierowcy dalej jeżdżą. Kierowcy dalej jeżdżą. Nie tym trzeba przyciągnąć trzeba tym, że autobus jedzie punktualnie, jedzie szybciej niż samochód, nie trzeba go parkować samochodu i tak dalej. Tego typu korzyści skłaniają ludzi właśnie w Warszawie, żeby zostawili samochód osobowy i jechali metrem czy tramwajem, który jedzie swoim pasem ruchu. Mówił pan o tym, że pewne zachowania trzeba wymuszać niejako na kierowcach. No to może taki pomysł, który się parokrotnie pojawiał, wracał, jak zamknięcie centrum dla ruchu. Są takie pomysły. Wiemy o tym, że ustawa ma być zmieniona, związana z możliwością tworzenia stref zielonych, tak jak w Niemczech. Także tutaj te narzędzia, wydaje mi się, że prędzej czy później u nas się też pojawią. Też jest kwestia kształtowania cen w specjalnej strefie płatnego parkowania. No, u nas jest dosyć niska cena. Wiadomo, niektóre miasta lobbują za tym, żeby nie było ograniczenia górnego limitu. My jesteśmy daleko do tego górnego limitu, także wydaje mi się, że my też prędzej czy później do tego dojrzejemy. No to jeszcze zapytam o rowery miejskie. To jest system, który się sprawdza? Tak, sprawdza się. No, ja się tym systemem osobiście nie zajmuję, natomiast widzę dane. Tak, widzę dane i wydaje mi się, że jest to świetna alternatywa. Ścieżki rowerowe, tak jak pan powiedział, Opole jest małe i faktycznie wszędzie można bardzo szybko tym rowerem dojechać. A w godzinach szczytu piechotą szybciej niż jakimkolwiek środkiem transportu. Dokładnie, dokładnie. Piechotą czy rowerem jest dużo, dużo szybciej, więc tutaj chcemy się wspierać. Ja w ogóle przyszłościowo widzę taki produkt polegający na tym, że mam bilet miesięczny i ten bilet miesięczny obowiązuje i na autobus, i na rower miejski. Ja to widzę taką alternatywę. I na pociąg przewozów regionalnych. I na pociąg przewozów regionalnych, oczywiście. No to niezła alternatywa. Tak, to widzę. Ale musimy jeszcze poczekać chwilę, tak? Musimy poczekać. No to te kwestie integracji elektronicznej przede wszystkim są potrzebne. My w tej chwili mamy w komunikacji miejskiej jeszcze bilet papierowy, więc tutaj w ramach projektu Czysta Komunikacja Zbiorowa są też przewijane pieniądze na wdrożenie automatów biletowych, właśnie biletu elektronicznego, i to będziemy mogli w tym momencie integrować. No to czekamy, aż Opole się odkorkuje. Naszym gościem był dzisiaj Tomasz Zawadzki, naczelnik Wydziału Transportu Opolskiego Ratusza. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka.